Ty. Walkę przegrałem, ale Ejma jeden na jeden wygrałem, więc jesteśmy... Fajnie, bo to szansa dla kolejnych znowu ludzi jest. Mhm. Nie te stałe towarzystwo, tylko inni ludzie wiadomo. Nowe niki, nowe twarze. Nasi starzy po... Tak, człowieku, jedne były takie na osiedle, co kradli takie, jak zostawiłeś. Co ty, ja nie paliłem marihuany, nie musisz mnie tak go kojarzę. Jeszcze mam... I nogami na i tu świetlali. Coś tu jest nie tak, widzowie. No serio, chcemy pojechać na Majora. Mówię, dobra, zadzwonię do Paszy. Ja pojadę. Pasza mówi, dobra, będę o 12:15, nie? No i przyjechał, fajnie, że jest. Kingwin internet dzisiaj nie domagał, żartuję. I tak, i wzięliśmy na przykład, wiesz, mamy skład, mamy Deje, zamiast Sakera dzisiaj. Siódmy level face it, że Saker odstąpił mu miejsca, bo serio chcemy tam pojechać, nie? Pytanie, czy masz jakiś plan na nas ogólnie? Czy mam plan? No, będziesz kierował, no. Ogólnie to trzeba prosto do tego taktycznie podejść, tak jak do walki z Dubielem, proste ciosy. Tak samo prosty cios trzeba zadać tutaj na nine i tyle w temacie. A co będzie tym prostym ciosem? Prostym ciosem, raz A, raz B. Proste taktyki. Czyli a tak naprawdę... wychodzimy po prostu długo. Nie boimy się i wychodzimy. Nie. Najgorszy jest strach. Strach może nas pokonać. Trzeba wyjść, strzelić wtedy, to jest najprostsza taktyka dla CS-a i na walki, na wszystko w życiu. Czym prosi, tym łatwiej. I lecimy. Dobra, jeszcze ten speaker ja pogarnę. Jestem trenerem tej oto drużyny WK Gaming. To jest plan, rozrysowany został. Jak możemy zobaczyć, owce z roburem, flash. Tu cyk rozwala tego, Deja, no, tutaj jest long, Deja idzie tu, smokuje, bomba, zabija ich. A co smokuje? Wchodzą tu i to jest cały plan. Dobrze, środek wszyscy chodźcie po biało, na losę wyjdzie. No, to mówię, jeszcze ten środek prawa i lecce, ty może być snajper do przerwy. Teoretycznie został najsłabszy. Rampa. Boję się. To jest szos na dzielę. No. Jaka rampa? To była rampa, ty! Co jest? Ej, Paweł, nie strzymajcie tylko bezczelnie, żeby było. Rampa. Odgarnę. Coś tu nie gra. Coś tu nie gra. Wycimy! Nie odjechali na nawet! Jajca sobie. Co? Ale ogólnie te WH tak dużo nie daje. Powiem ci, że myślałem, że więcej. Czasem przeszkadza nawet. To ja z tobą wygrałem jeden na jeden. Tam była lipa. Jak była lipa? Nie mogę się tam skupić. A ja się mogę skupić? Mogę się skupić. Ale to ja się mogę skupić? A ty nie mogłeś? Na bazie stanowisko to przychodzę jeszcze raz na to 1-1. Możemy zagrać, no musimy zrobić rewanż, bo aż mówię, tak się zastanawiam, ty. Walkę przegrałem, ale Ejma 1-1 wygrałem, więc jesteśmy... To lubisz pograć bardziej w CS-a? Słucham? Bardziej chcesz jeszcze pograć? My sobie gramy teraz przed CS-em dwójeczką, tak nie, że trenujemy, ale... No zaczęliśmy grać znowu, więc jak byś chciał z nami pograć, coś pouczyć tak, żeby ten, to spadło. Ale właśnie, że to gra trzeba. Słucham? Ja właśnie to trzeba grać. No. Tak ze wszystkim. Ze wszystkim. Setki godzin. Wiadomo, ktoś ma predyspozycje lepsze, kuma szybciej. No, ogrywa paszę jeden na jeden na 1500 godzin. To się można, to z tego można zrobić. Ale nie każdy, nie każdy tak ma. Co? Nie no, ale akurat twój aim to była serio taka praca. Akurat tak trafiłeś, że jak graliście, to on cały czas... Nie no, strzelałeś naprawdę. To znaczy ogólnie, bo ja właśnie, jeżeli chodzi o game sense, szeroko pojęty, no to ja dopiero zacząłem, więc... No w ogóle, ja to nie... Teraz, w dniu, który tak graliśmy, to jest strzelać umiesz. Tylko masz ten game sense sobie. No. Że wolno, czekasz, patrz, szukasz, tak wiesz, nie... No, nie ma na razie ten, ale tak jak właśnie sobie graliśmy z Damianem więcej, tam z Mendim i tak dalej, no to głównie na botach jakieś, no, tego aima, kurczę, jakiś aim naprobiłem, no to 144 kpm. Mhm.
tamte challenge, to da się wyśrubować, ale samo to ci nie da nic, jak nie znasz flow gry. To szybko zrozumiałem, nie? To nic ci nie daje. No. Więc chyba lepiej jest mieć dobrego aima, a nie topowego na tym najwyższym poziomie, a lepszą znajomość gry? Bardzo. Musisz. Doświadczenie takie, no, jakbyś na heada właśnie się ruszyć, jak wiesz, granat. Czutka. Czutka, a nie aim. Czutka. To, że wiesz, gdzie patrzeć, nie? Celownik masz tak, od razu tam, gdzie tam chłop stoi. Obycie, tak, wiesz, w którym momencie możesz gościu wyjść na przykład, w której sekundzie Gergi. Wiesz, w 50 sekundzie tu, jak info zbierzesz na przykład, że trzech jest tutaj, to tych dwóch na tych pozycjach skrajnych musi być gotowy cały czas, zaraz jak ci wyjdzie. No człowiek. Tu nie możesz, tu musi być skupiony cały czas, nie? No. Cały czas. Każda sekunda. A to trzeba swoje przesiedzieć, kurwa, przegrać. Masz ile z 10 tysięcy godzin na pewno? 100%. Teraz to i tak mam. 10,5, mam 10,5, a już 4 lata nie gram, wiesz. Praktycznie tego. A wracasz na CSA-wikę, żeby coś... Myślę, że coś się może urodzić. Chyba fajne chciałbym. Było. Chciałbym chyba pewnie. Kurczę, no co masz do roboty? Dzieciaki odchowane zaraz. No. Drugie podejście. No. Drugie podejście. Trzeba robić. A fajna ta dwójka się zapowiada. Te mechaniki, co sądzisz o tej mechanice na przykład ze smołkami, że będzie można... Podoba mi się. Podoba ci się to? Tak. No. Ja mam to, na kompie tylko CSA-2. Mhm. Znaczy na Steamie. I co, i wstępnie oceniasz co, przyjemnie ci się gra niż go? Znaczy się strzela trochę. No. Ciężko, bo tylko ten D2 jest tylko do rąbania na razie. Mhm. Ale ogólnie przyjemnie to jest. Fajnie, bo to szansa dla kolejnych znowu ludzi jest. Mhm. Nie te stałe towarzycho, tylko inni ludzie wiadą. Nowe niki, nowe twarze. Więc to jest fajne. Mhm. Łatwiej będzie się wybić. To jest szansa. Ciekawe, że zadawaliśmy, czy drużyny, które są teraz topowe w GO nagle po aktualizacji właśnie na dwójkę. No nie wiem, przestaną być w tym top 5, załóżmy. Jak wiedza 6 wchodziło i poszedł CSGO, tak samo topowe drużyny, wiesz, no. Przyszli z Solsa, rotacja. Teraz to samo będzie, zostanie parę drużyn, ale będą przyjdą nowe. Szansa kolejna, to jest dobre. No. Siemka, a teraz mamy dla was konkurs. Jeżeli policzycie wszystkie zjedzone batony, włącznie z tym, który mam w buzi, przez cały film, ten wygrywa batony. 36 batonów. Cały karton batonów. Co? Cały karton batonów. Niech cały karton nie można chyba można, tak robić. Można. Serio można tak robić? Oni to zrobią. Sub, comment, like. Czekamy na chłopaków, godzina 10:15. Zaczynamy sesję. O 11:00 wbija jeszcze owca Sucker, Ponchu i Robur. No zobaczymy, co z tego wyjdzie. Miejmy nadzieję, że będzie dobrze. Patryk, chcesz coś dodać? Skromny chłopak. Tak jest. Nie mówię, tylko robię. Mocny filar logistyki. Naszego działu logistyki. Ja sobie, wiesz, na początku tak patrzę i idę. Myślę, co ty, ujebany jesteś, gdzie ona się schowała nam, co? Tu patrzcie na poziom. Poziom ognia z kurwami jest, kurwa, na wysokim poziomie. Jest na najwyższym poziomie. Ale płoniesz, kurwa. Ale zniknęła ta koszulka gdzieś, nie? W sensie umknęła nam, kurwa. No ja nigdy jej nie widziałem. Nigdy nawet pomysłu na to nie widziałem. O co tu chodzi? Ja mam wrażenie, że coś ukrywają przed nami. A wiesz, jak się dobrze czuje ogólnie, nie? To taki fajny pomysł. To bardzo tak jest. Nagrywamy niepisany challenge. Zobaczymy, kto zje więcej białka przez całą sesję. To jest mój drugi baton. Czyli 60 gramów białka już ląduje. Mogę tylko tą stroną, bo już sam kaszel wyrywam. Widzisz, że makro zajebiste, nie masz wyrzutów sumienia? No. Najesz się. Ej, wariacie. Który baton? Pierwszy dzisiaj, tak. Także dzisiaj idzie na rekord. Mati, ile planujesz zjeść batonów? O, robimy tak. Nie mówiłem. W sensie białkowy czwartek. Czy jesteście za białkowymi czwartkami? Tak. Gwarantuję wam wszystkim dzienne zapotrzebowanie minimum 200 gramów białka. Ty co dajesz od siebie? Ja od siebie mogę dać trening 6 razy w tygodniu. Wypierdalaj, tylko 7 razy w tygodniu. Chuj w mów dupę.
ćwiczymy codziennie. No, jeżeli ja wygram te wybory, macie 200 gramów białka codziennie i codzienny trening. Chuj z nim, wypierdalaj. Nie, chuj z nim. Nie. Ja proponuję. Moja racja jest mojsza niż jego, kurwa. 200 gramów białka kofeiny i codziennie dziennie. Trener. 1000 kofeiny dziennie. O, wypierdalaj. 200 kofy dziennie. Wybieraj mądrze. Łączymy Polaków, nie dzielimy. No to chciało się obyć. Nie chcę patrzeć na czułem twarz. Też fajna. Też mi się wydaje, że nigdzie nie była pokazywana. Ogólnie mocny ficik. No. Spodnie z lampasem, danki, oversize no. Ziemia. Dobra, dawaj. Ej, możesz być w czapce chyba, jak mi się wydaje. Nie, ja tylko muszę wypomnieć. Śmieszny, no. Gdzie git? Nie są twarde? Są trochę. Troszkę są. No, ale to wiesz. Dobra, panowie, test mam dla was. Jak się nazywał pierwszy model Nike'ów? To do Bartka może test. Pierwszy model Nike'ów? No. Gazele. Niestety nie. Nie. Ja pamiętam. Pierwszy biegowy to był Pegasus, ale to nie był pierwszy. Jak? Powiedziałam, że Gazel. Nie, ja mam swój typ. Cortez. Słyszałeś od Pączka. Serio? Ale to ja mam tego. Jak się nazywał ten but? Pełną nazwę, poproszę. Nie. Niestety nie. Niestety nie masz racji. Air Force One. Mid-low. Turbo. Po prostu są dwa słowa i jedno słowo masz źle. Jedno masz dobrze. I nie jest to Nike. Dobrze jest, dobrze Cortez. Dobrze jest Cortez, ale to nie jest... Tiger Cortez. Dobrze. Jest. Czy Pączek powiedział? Wczoraj o tym gadaliśmy. Nie powiedział. Dobra, no serio. Jeszcze pytanie, dlaczego Cortez? Pewnie jakiegoś piłkarza. Corteza. Cortez to był też taki ten, podróżnik. Podróżnik. Panowie, w 60 którymś roku były igrzyska w Meksyku. Prawie już to miałeś. Zrobili dla niego specjalnie buty? I chcieli zrobić Aztek. No bo Aztekowie byli z Meksyku, ale się okazało, że Adidas już miał Azteco Gold, but na olimpiadę. A kto pokonał Azteków? I to jeszcze nie były Nike, tylko to były Tigery sprowadzane z Japonii, panowie, z fabryki. Tiger Cortez, no. Kiedy twój stary cofnął się w czasie do RFN-u, ale... Kurwa, no, coś kurwa w nich jest. Właśnie ja tak właśnie nie pasuje coś w nich. Coś jest takiego... Coś jest takiego. Tutaj? Ale... No właśnie to, nie? No właśnie to do tego słucham. Siemaneczko. Dzień dobry, witam. Siemanko. RFN. Na stażu popierdalałem w takim człowieku. Jedne były takie na osiedle. Co kradli takie, jak zostawiłeś. Nie zamknąłeś w szafce. No to takie właśnie kradli, nie? Przyjeżdżał jakiś, wiesz, wujek z Ameryki takie przywoził, nie? Mi ogólnie w gimnazjum kradli buty, serio. Pada się? Nie, ale serio, była akcja, no. Kradli mi. Bo się zawsze wieszało, wiesz, worek czy coś. No, to jeszcze były te czasy, że jeszcze kradli buty, nie? No, tak. Ale mówię, te, no tak, gdyby jeszcze jakby odjąć ten rzep... No właśnie, ten rzep, no, bo ten rzep jakby odjąć, to takie kradli, no mówię ci, normalnie do wujka jedziesz i wujek ci opowiada, to jest jego... Ma repertuar historii, ma 6 historii i to jest druga historia, którą opowiada, że mu takie Adasie zajebali, wiesz, no tam jak miał, nie wiem, w przedziale 12-14 lat, 6 przesadziłem, 6 to nie Adidas. Nie taki wielki, no. W wieku 6 lat. Nie, no wiesz, że stopa rośnie, nie, to tak dynamicznie, że Adasiu się wtedy nie kupuje. We'll be right back.
i drugie pytanie. Po 5 latach, jakie Nike miało obroty? Po 5 latach? Kurwa, ja kiedyś ogólnie słuchałem podcastu o właśnie założycielu Nike'a. No. I serio, jakbym 2 lata temu byśmy zadał to pytanie, nie bym ci odpowiedział. Książkę czytałeś. Oczywiście, że tak. Od tego pana. Od tego pana, no. Pewnie miało małe chyba w miarę, bo tam coś było, że to mówiłeś, że oni narobili tych butów i to nie chciało schodzić coś tam? Nie, nie. Chciało schodzić. Ja nic takiego ci nie mówiłem. Nie okłamuj ludzi, nic takiego. Nie gadałem w ogóle z tobą o tym. Ej, nie gadaliśmy o tym. Wiesz, ja powiesz nam? Co? Powiesz nam, jakie ma obroty? Bo ja nie chcę zgadywać nawet, ja nie chcę nawet. Po pierwsze, to nie Nike, nie Nike, tylko Blue Ribbon, panowie. Firma się nazywała Blue Ribbon. Po tej grze jeszcze? Nie, nie, firma była Blue Ribbon i on importował pod tą firmą Tigery. Pierwsze zamówienie poszło na 300 sztuk. On biegał w Oregonie i ci, co przestali biegać w Oregonie na przykład, już kończyli kariery. Mieli tam dojścia, znali ludzi, co biegali w branży i zaczęli latać z tymi Tigerami i dostawali $2 od sztuki. Tak to rosło. Niestety, panowie, moja wiedza jest ograniczona, ponieważ zatrzymałem się na 71 roku w książce. Jest to 250 strona. Ale kolejne święta kiedy? No, ale wolę i tak audio. Formę audio. Wolicie audio słuchać? Jak się uczycie? Czy tam... No niż wideo tym... Niż wideo, a wolisz książkę czy audio? Nie, audio jakbym miał wybierać teraz, no. No tym bardziej, że... No YouTube czy tam, wiadomo, audio, nie? Audiobook i tak dalej. RFN, FN, kto ci buty ukradł? Tak sobie przypomnę większej rzeczy, ale co mi się w ogóle śniło, ty? Byliśmy jakoś w grupce, ekipa, ty na pewno Owca byłeś, uczestniczyłeś w jednym incydencie, Saker był, Pączek, resztę w ogóle nie pamiętam. No w ogóle taka sytuacja się zdarzyła, że byliśmy w pomieszczeniu i rozmawiamy z kimś od współpracy, co nie? No i później się okazało, że to jest Marcin Cechini, który pozdrawiamy serdecznie, może ogląda ten odcinek. No i wiesz, ale później jego twarz nie była tak wyrazista, że nie wiadomo było do końca, jaka to jest osoba. Ale na 100% był to Marcin Cechini, później się okazało, bo część tej osoby była zwierzęciem. I okazało się, że chcieliście go udusić. To zwierzę. W pewnej chwili to zwierzę, jeleń. Nie wiadomo, czy to jeleń, czy sarna. No. Ale przypisałem do jelenia. Pojadłeś jelenie. Jeliśmy jelenia, tak. No i później już normalna głowa zwierzęcia była. Żyły, wiesz. Chcieliśmy udusić, wiesz. I tak, taka rozkmina z BJJ, że jak tu żyłe przymki jeszcze na chwilę, to on się udusi. Co nie? Później się okazało, że jednak oszczędzimy, bo chcemy współpracować. No i wtedy ta twarz się już tak wyraźniejsza zrobiła. No ale już nie pamiętam, czy przeobraził się 100% człowieka, czy nie? Ale oszczędziliśmy, chcieliśmy współpracować. Więc to też jakaś, wiesz, przepowiednia, tak jak Rzegiestówem. Rzegiestów, no. Rzegiestów. Dzisiaj leci Rzegiestów, publik. Ważny dzisiaj, film no. Ogólnie. No ale później się okazało, że... Sprawdźcie ten film, jak coś, jak nie widzieliście. Wszystkie samoloty z, w ogóle chyba z Polski przelatywały nad głową. Jakiś pojazd kosmiczny, ja do ciebie tam krzyczę, ty zobacz coś tam, Star Wars i tak dalej, wiesz. Jakiś pojazd taki, kurwa, z filmu był. I ty leci, zobacz, jaki fajny dźwięk. Później się okazuje, że więcej UFO. Później się okazuje, że jakiś kurwa... Ej, wczoraj ci się to śmiało? Przedwczoraj. Jakieś wielkie UFO w chuj, co nie? Staję tam, w dwa miejsca pamiętam, że były, takie stacje tak jakby, promień puściły w ziemię. No i później my się schowaliśmy do pomieszczenia, tak zrobiliśmy. No i jakaś niebieska masa jakby nas unieruchomiła. Ogłuszył nas dźwięk i się kurwa obudziłem. To wytłumacz mi to. Wytłumacz mi to. Jechałem tutaj autem, zgadnij czego słuchałem. Kojarzysz imię Bob Lazar?
YouTube mi zaproponował wywiad z nim. No to jest gość tam, co robi, pracował nad technologiami na pustyni w Nevadzie. I sobie słuchałem, co ma ciekawego do powiedzenia i ty mi mówisz... I dawno w ogóle nie słuchałem o tych rzeczach. Tak mi wskoczyło. Mówię, dobra, nie? A ty mówisz, że wszystko jest sen o takich pojazdach. No a my dzisiaj Star Wars oglądaliśmy, w sensie wczoraj. Więc coś chce nam wszechświat powiedzieć, panowie. Coś chce nam powiedzieć wszechświat. Mi się dzisiaj obcy śnili. Jego akurat co nie ma słuchać, nie? Ale... Ty i się obudziłem w momencie, jak leciałem. Ale można tolerować. Jak do statku matki leciałem, to się budzę, nie? Zlany potem. Nie wierzymy, potem. Ale kurwa, że we trójkę mieliśmy nadprzyrodzone... Chyba nikt ci nie wierzy. Nadprzyrodzone rzeczy we trójkę mieliśmy jednocześnie. Nikt ci nie wierzy, chyba. Ja sam sobie nie wierzę. Więc taka ciekawa... A, jeszcze tych gum nie ma nigdzie ostatnio. Kaja była w Rossmanie i mi kupiła 10 opakowań. Około. Wszędzie są tak. Nie ma w Żabkach, nie ma w Dino, nie ma w Lidlach. Serio, w każdym sklepie. Nie ma, panowie. Wiem, że macie jakąś fazę, że zaprzeczacie. Nie, pod materiał. Ty mówisz, że ja gadałem z tobą o Cortezach. Nie rozmawialiśmy. No nie rozmawialiśmy. Nie o Cortezach. Mówiłeś o tym Nike'u coś. Ty, co ty? Ja nie paliłem marihuany, nie musisz mnie tak. Tylko kojarzę. Coś tam kojarzę cię. Dostaliśmy te książki, powiedziałeś, a wiecie jak zaczynało Nike coś tam? Przed tym, że porównałeś nas do Nike chyba, było coś takiego. Nie, to nie ja, to nam mówią, to nas porównują, a jestem tego zdania, że nie. Kurde, powiedziałeś na pewno. Ej, schizujesz, chcesz mnie podschizować. Przysięgam. Mam wrażenie. Wtedy co były te książki? Ja mam wrażenie, że chcesz mnie podschizować. No to ja byłem w racji, chciałem kupić wodę. No i tak, i powiedz, że były te gumy. I były te gumy i się zastanawiałem, czy kupić te gumy, a kupiłem inne gumy. Nie ma tych gum w Żabce. Serio? Dajcie znać, czy macie te gumy w Żabce, w Lidlu, w Bino. A ja co, jeżeli mam ci przywiozę? Serio? Słucham? A co, jeżeli... Ale no wiesz, ale są w Rossmanie, nie? Nie, ja do Żabki pójdę. Gramów białka ląduje. Czyli już o 30 więcej od pana Roberta i o 60 więcej od Bartka. Nadal nikomu nie zdradzasz? No. Który baton wariacie? Słucham? Który baton wariacie? Drugi. Zajebiście. 60 gram białka. Zajebiście, tak trzymać. A ty? Drugi. Mordo. Drugi. Nie, bo przed chwilą właśnie prowadziliśmy debatę o spodniach. I ty się pojawiłeś i w ogóle z jeszcze inną koncepcją, nie? Bo nie, mój brat mówił, że kiedyś do niego do klasy chodził taki gość, co nosił tak właśnie. No. Mówi, że jaki pojeb. Mówi, że scyzoryk w tym nosił. Tutaj. No. I się go bali. Ja myślę, że ty też byś miał osadzony. A ty jak wolisz? Wolisz tak? Patrz. Wolisz tak? Wolisz... Pośrednio? Czy wolisz, żeby tak było na przykład? Czy wolisz skarpetki jeszcze na to? Tak, patrz, skup się. Tak. Tak podwinął, kurwa. Pójdź na niego jak on ma. Tak. Wiem, jaka opcja. Czy tak? Chyba ta. Ta? Ta. No, ja też. To nie mam krótki skarpetek, bo mi je ukradli. Dzięki panowie. Bo był sam, dobrze przyszedłeś. Ale nie, ciebie to nie słucham, bo ty nosisz tak. To jest już na maksa dziwne. To jest mniej dziwne. Ale ja tego nie robię dla wody. Tu. Nie, do fotu, nie, tak nie zrobię. Soker tak. Nie? Nieprawda. Ja nogami na kolanach. Jeszcze nogami. I nogami na kolanach. I nogawki na kolanach. Ty możesz takie płoty. Tak stawię spodnie? Ogólnie spoko. No, przodem. Tyłem nie. Nie, przodem wygląda na 10-metrowe nogi. Nawet krótko. Czekaj. Przegięta, ale mnie opuściło.
przodem i z tyłem nie. Troszkę robocę sobie jeszcze. Wytnę go w ogóle. Wyślę samego ciebie. No nie, inne proporcje człowieka się robią. Ej, wariacie, ile batonów już zabrałeś? Ani jednego. Które jest ile batonów zabrałeś? Kiedy dzisiaj? Jeden. Ale to chodzi o to, że jak robisz trening, to... Mega. On powie, że pewnie zjadł 5. Czemu przyjechałeś dzisiaj? Nie mam pojęcia. Przysięgam. I zostajesz ty? Na 3? Ale nie. Myślałem, że wiesz, że 0, 1, 2, 3. Czyli dwa. Słabo. Ile zjadłeś? Gorzej jak nie trenujesz. Pierwszy. Nie. Ale oszukuje. No, właśnie nie wiem czemu, teraz nagle jest. To nie piąte. Jakie badanie? To nic nie się nie działo. Może ja nie wiem. Wszystko się nagrało. Nie jadł batona. Nie, to jest wyzwanie dla widzów. Niech przeliczą, ile zakrzep zjadł batonu. Piszą w komentarzu. Naklejki dziecka. Gdzie jakaś lampa, kurwa. Naświetlała. To dziecko tutaj zwabili. No klej sobie naklejki. No wytłumione dobrze. Że to dziecko naklejało naklejki. To już naklejki. Jest wytłumione, czyli oni no, bo to jest... się darł ten dzieciak. To jakieś... są panele takie dźwiękochłonne. No tak. To jest styropianowe. Bo no, naklejali kurwa Shreka. Jakiś naszyjnik. Jakiś... naszyjnik. No, zobacz, co no, jest. Ej, to jest ten drzwiak. Łapouchy, no człowieku, to jest pokój bez klamek chyba. Teraz a weź wyjdź, jak krzyknę, zacząłem czy słychać. Słychać, ale tak ciszej. No tam w końcu byś na przykład nie słyszał pewnie. To by mnie wytłumiło. I rask mi. Tu było łóżko, no nie? I naklejki nad łóżkiem. Tu masz nawet linię. No. I tu kurwa naświetlali. Skurwysynu. Czaisz? Znaczy skurwysyni. Skurwysyni. A może to te dzieci kurwa ty. Były złe. Co od razu dorosłych oskarżasz? Może to ten dzieciak. Ale to ty kurwa. Opowiadałeś, jakby to były biedne dzieci. Ale co by było? Musisz kurwa. Czuwać. Nie wiadomo, kiedy w ogóle jest plot twist. To no i słuchaj. Nie dotykaj tego, bo on tu dotknął. On tu wiesz, o Shrek, o ten. Kłapouchy, a tu kurwa promieniowanie. Jakby tego było. Pewnie jeszcze jest. I tu się przeglądały, że już czerwone są. Ciekawe, no to jest ciekawe. I bo zauważały. Na stopy jeszcze. Bo już takie rosły kurwa wielkie od promieniowania. Okej, czyli łóżko stało w tą stronę. Tak. Ej, i tu na stopy. I kazali im się uczyć geografii. Jeszcze co? Nie! Ale to serio wygląda klam. No. Coś to było. Coś tu kurwa nie gra, naprawdę. Coś tu jest nie tak, widzowie. Było, no. Poza tym, przeanalizujcie. Trzeba przeanalizować. Drogę dojścia tutaj. To mogło być. No. To jest pokój dziecięcy w takim kurwa miejscu. Wyciszony. Wyciszony pokój dziecięcy, w takim miejscu. Czyli to było więzienie. Wyciszenie? Czaisz, jak w piwnicach trzymali? No, że drzwi są wyciszone. No. Jakieś kable. No. Patrz, w ogóle łóżko było podłączone do czegoś. Jeszcze to. Ja co za zjeby. No i co znalazłeś tam, detektywie? Jakieś ślady? To jest bez klamki. I tu też tak było. Teraz dołożyli, żebyśmy się nie skapnęli. Ale kurwa, my ich rozgryźliśmy. Może tam też jeszcze jest. Weź. Ej, w ogóle ta kotara też taka, jak wiesz, z jakiejś... Weź z buta. To się nie załatwia się tak spraw, jak kogoś wierzą i... Wierzą. I promieniują, chłopie. Z buta musisz. To na stopy, na stopy. Nie wiadomo, ale to na stopy. Nie zobaczymy, co tam jest. Ale kurwa, mamy ich, panowie. Wszystko się wyjaśniło. Ogarnęli, że wiemy i tak, ściągają tak. Mnie, bo wiedzą, że ja najwięcej mówię. Pomóż, że to przykrywka jest. Nie jesteś zbrodni, czy o co chodzi? Tam. Widziałeś tam ten pokój?
Co? A to się załamało, to jest antena kręgi. Teorię całą. I mamy teorię, że napromieniowali dziecko, łóżko stało i promieniowali dzieci. Nastka. Wiecie, że nastka. Tu... Zobacz, nawet masz drzwi wygłuszone. No. Błażej, chłopaki, tu za tymi dziurkami jest ukryty krzyk dzieci. Że tutaj się wstawia. Że on dalej tam wibruje. A weźcie krzyknijcie. Jak już krzyczałem. I co? Jest troszkę słychać, ale czar mówisz, jakby się oddalił, to by... No i tam pewnie słychać. Gdzieś na końcu stał co nie. O jo! Jaka akcja! Ale bas mocny! Kurwa! Ale to przez to, czy... Chyba nie przez to, bo straszny bas. Stąd to poszło. To było tu? Uuu, i takie zwolnienie blokady, nie? Że to stąd musiało pójść. To nie było stąd, nie? To szło tak, że to się aż jak harmonika przycisnęło i stąd była ta taka, taki bas był. Że to wejdzie w te dziury i będzie z tym krzykiem ale dzieci. Wibrować będzie. Cześć. No. Ale z tym dźwiękiem wibrującym, to ja myślę, że tak działa świat. Że tam jest jeszcze krzyk. Dźwięk to wibracje, nie? No, kurwa. A grawitacja to fala. Ile razy byś tych drzwi nie otworzył, ten krzyk będzie dalej tutaj.